Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy Ania i Ewa. Pomimo tego, że dzisiaj raczej chłodno, kontynuujemy zwiedzanie Litwy. Litwy nieoczywistej. W dzisiejszym programie wybierzemy się w podróż w poszukiwaniu ciepła. Marzę o tym, by ktoś mnie przytulił. A, przytulicie alpaka. Siadaj. I co, jedziemy? Jedziemy do Dziekaniszek, niedużej, dość typowej wsi w rejonie wileńskim. I do nietypowego gospodarstwa, alpaku piewa, czyli alpaczej łąki. Ojczyzną mieszkających tam zwierząt jest gorąca Ameryka Południowa, Chile, Boliwia, Peru. Ale hodowcy alpak przekonują, że na Litwie jest im o niebo lepiej. Ewa, przyjechaliśmy do pani Joli, gdzie będziesz mogła może nawet przytulić się do prawdziwej alpaki i poczuć trochę ciepełka. Tę mroźną zimę litewską. Chodźcie, 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 kochany. Mogę? Można? Możesz spróbować. A myślę, czy się uda? Chyba nie, chcę się chyba, próbować. Dobra. A może, to może spróbuję z marchewką. Proszę bardzo. Opa. Czy to prawda, że przyjacielem alpaki się jest wtedy, jak się ma jedzenie? Tak, dopóki masz jedzenie, jesteś najlepszym przyjacielem. Jak tylko się skończy, to wszystko nawet do mnie nie pójdzie. Jadłeś śniadanie? Tak. Drugie? Też. No dobra. A czy alpaki można jeść? Mięso alpaki jest do zjedzenia, tylko że tego mięsa nie jest aż tak dużo, dlatego to się nie praktykuje w Europie. Może jedna, może jednak marchewka. Może lepsza marchewka jednak. Ojej. Ale w ogóle, gdzie twój takt? Przyjeżdżamy tutaj do pięknych alpak, a ty od razu. Czy możemy z nich zrobić... Czy się je? Czy możemy zrobić z nich szaszłyki? Proszę powiedzieć, w takim razie alpaki hoduje się dla wełny. Tak, alpaki hoduje się dla wełny, a także dość popularny jest w agroturystyce. To jest taka dekoracyjna jakaś maskotka, która chodzi. Daj mi pani numer ich fryzjera. Fajne mają te fryzury. Nie ma sprawy, można umówić na wizytę. Bo to, że one mają takie różne głowy, to jest kwestia wystrzyżenia, czy to jest kwestia gatunku? Kwestia fantazji hodowcy i fryzjera. A skąd wziąć fryzjera dla alpaki? A to jest problem, bo w Litwie jest tylko jeden fryzjer, który podcina alpaki. Nasz fryzjer, który u nas przyjeżdża, to on przyjeżdża z Polski. Ja słyszałam, że pani pół roku przekonywała swoich rodziców, żeby się zgodzili na te alpaki. Pół roku albo jeszcze dłużej. Co pani mówiła, a co oni odpowiadali na to? A to zazwyczaj to były różne takie ciekawostki, które dotyczą alpak. Na przykład takie, a czy wiecie, że alpaki chodzą do toalety w jednym miejscu? A czy wiecie, że alpaki rodzą tylko w dobrą pogodę i tylko pierwsze połowy dnia? Bo mały musi wysnąć na słońcu. Alpaki to nie są te zwierzęta, do których ty musisz stawiać o 5 z rana czy o 7 z rana. Alpakom dasz siano, dasz wodę i to jest wszystko. A co sąsiedzi mówią? Sąsiedzi są już przyzwyczajeni. Wcześniej to było może bardzo, bardzo dziwnie i tak dalej, kiedy na przykład szliśmy z alpaką na spacer. A teraz na to bardzo każdy, kto z pieskiem, kto z alpaką wychodzi. Alpaki Dziekaniszek należą do gatunku Huacaya. Ich runo jest puszyste i kędzierzawe. Ścina się je raz do roku i wysyla się do, uwaga, trudne słowo, gręplarni. Gręplowanie to nic innego jak czochranie, rozczesywanie, oczyszczanie włókien wełny. Pierwszy etap przy jej obróbce. Potem wełna trafia do niciarni, to już proste, robią z niej tam po prostu nici. I to one pocztą wracają znowu do gospodarstwa alpacza łąka, by stać się między innymi skarpetkami. Patrz, Ania, no wreszcie mogę się przytulić do swojej alpaki. I nie ucieka. O, nie ucieka. Pani sama to robi na drutach? Są znajome kobietki, które bardzo ładnie potrafią wiązać z tego wszystkiego różne rzeczy na zamówienie. A, znajome kobietki. Stąd, ze wsi? Tak. Mam ciocię, ciocia ma sąsiadek i oni wszyscy razem bardzo ładne wyroby nam robią. My dajemy gotowe nisie, oni nam dają gotowy produkt. Śpiewa jakieś piosenki o alpakach. O alpaczej łące i robią skarpety. Oprócz skarpet, rękawic, robimy koldry. Pokażę, jak to wygląda. Wełna jest w środku? Tak. To jest... Musi być strasznie ciepła. Bardzo dobrze się pod tym śpiewa. Potem człowiek nie potnieje i zimą jest pod tym ciepło, latem jest pod tym trochę zimniej. Ja słyszałam, że 6000 lat temu Inkowie uważali, że wełna alpak jest bardziej cenna niż złoto. Zgadza się, bo wełna alpak jest nazywana złotem Inków.
ze względu na jej właściwości? Właściwości, jakość, długowieczność, bo ona jest bardziej trwała niż wełna owcza. Założę jedną skarpetkę z tej wełny, alpak, drugą skarpetkę bawełnianą czy owczą? Z wełny owcy. Podobno jest sześciokrotnie bardziej ciepła wełna, a właśnie alpak, niż wełna owcza. Mierzymy, czy twoja prawa noga będzie sześciokrotnie cieplejsza niż lewa. Ty będziesz mierzyć. Jak się będą nazywały te alpaki, z którymi pójdziemy na spacer? A dwóch facetów was już czeka. Jeden Wiejas, a drugi Donald. Wiejas, czyli wiatr. Tak, popędzę z wiatrem. A ja biorę Donalda. Ty bierzesz Donalda. Kiedy alpaki się denerwują, to plują na zielono. Z tego powodu byliśmy nieco zestresowane podczas spaceru, bo prawdę mówiąc, Wiejas z Donaldem nie wyglądali na zachwyconych głębokim litewskim śniegiem i mieli z tej przechadzki mniejszą frajdę niż my. Pani Jolanta twierdzi jednak, że alpaki w dziekaniszkach mają warunki idealne. Ich krewni, mieszkający w Andach na wysokości około 3000 metrów, doświadczają ogromnych wahań temperatury od minus 20 do plus 20. Jedzenie jest albo go nie ma. No a tu mają wszystko. Wszystko, oprócz świętego spokoju. Tęsknisz za argentyńską łąką? Chyba mówię, że nie. Nie. Nie tęsknię. Nie tęskni. Jest jej tu dobrze, tak? Bardzo podoba ci się litewski śnieg? Aniu, czemu twoja alpaka muczy? Wyraża emocje. Zachwyca się. Moja też wyraża emocje, pluje. Mam dla nas kolejny alternatywny zawód. Wyprowadzacze alpak. Mam wrażenie, że ta alpaka mnie wyprowadza, nie ja ją. Czy państwo wiedzą, kiedy litewskie dzieci po raz pierwszy mają styczność z wełną? Zazwyczaj w dniu swoich urodzin. Czy przychodzą na świat w lutym, czy w środku maja, dostają swoje pierwsze mikroskopijne wełniane skarpetki. Runo alpak było nazywane zlotem Inków, ale runo owcze można śmiało nazywać zlotem Litwinów, zimowym zlotem, bo bez niego nie dałoby się przeżyć srogi tutejszej zimy. Powiem szczerze, skarpety, które kupiłam w dziekaniszkach, zdały egzamin. Choć nie dam ręki ani nogi uciąć, że są cieplejsze od skarpet owczych aż 6 razy. Gdyby tak było, miałabym ochotę zimowe buty zamienić na sandały, a takiej ochoty nie miałam, a nie też nie. Było po prostu ciepło. Wełna grzeje, wełna izoluje od wilgoci. No, ta owcze może czasem nie najlepiej pachnie, w odróżnieniu od tej alpaczej, ale to drobiazg. Bo dzięki niej litewska zima nie jest straszna. Proszę spojrzeć, jest piękna. Nawet przy minus 15 wygania i dzieci, i dorosłych z domów i każe się sobą zachwycać. Co zrobić, by w mroźną zimę było naprawdę gorąco, wie nasza kolejna rozmówczyni. Spotykamy się niedaleko jej domu, w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny. Ewo, przyjechałyśmy do Ciechanowiszek. Przedstawiam ci panią Wiesławę, która produkuje jeszcze cieplejsze ciepło niż to jest alpak. Co może być cieplejsze niż alpaka? Cieplejsze niż alpaka, delikatniejsze mogą być angorskie króliki. Mięciutkie białe kuleczki, z których się robi mięciutkie białe sweterki, skarpetki i inne tego typu rzeczy. Ile pani ma tych króliczków? Na dzień dzisiejszy mam 50 królików angorskich, w czterech barwach. Czarny, niebieski, Havana i biały. Czyli nie musi pani mieć ogrzewanie w domu? Nie, łoży się do królików i jest ciepło. Wyobraź sobie łóżko, ty i 50 królików dookoła ciebie. O tej porze roku na Litwie marzenie. Panie, króliki są nie tylko ciepłe, one w dodatku są czempionami. Od 5 lat jesteśmy hodowcami królików, mamy rodowody i angorskie króliki tak wypadają, że mamy czempiony, wicechempiony na każdej wystawie. Mamy 50 pucharów w domu. Oho! Czy na dzisiaj dużo jest takich hodowców jak państwo? Angorskich królików jeszcze są dwa hodowle są. To... Na całej Litwie? Czyli tylko 3 hodowle? No tak, w ogóle Litwie? To z rodowodami, tak. 3 hodowle to w Klaipėdzie, w
Kaunasie i teraz w Wilnie. Jakiej długości sierść może być takiego królika? Obcinamy króliki co 90 dni i sierść sięga 12 cm. Tyle? Tak. Takie długie włosy. Tak, i ona jest obcinana nożycami i później znowu za 90 dni znowu sięga 12 cm. 10-12 cm. Możemy zobaczyć takiego królika? Tak. Jaki piękny! Jesteś fajny i puszysty. Jaki piękny. Widzisz, takie dwa króliki w kieszeni, nie trzeba rękawiczek na zimę. Mogę go potrzymać? Na pewno. Chodź, malutki. A, nie ugryzie? Nie. I co, i pani sama ścina taką sierść? Tak, nożycami ścinamy tą sierść. A co one na to? Nic, siedzą tak sobie, jak na rączkach siedzą. Nawet odanie nie ucieka. Z takiej wełny, no co pani potem robi? Ja sobie wyobrażam, że można to ściąć nożyczkami i co dalej? Prząść. Prząść? Tak. I pani sama wszędzie? Tak. Jak za dawnych lat. Nauczy nas pani? Na pewno. Ten kolowrotek jest stary? Tak, ten kolowrotek jest stary, to jest antyk, przywieziony z Rokiszek. Do męża rodzice sprezentowali dla mnie. A dlaczego pani to robi ręcznie? Czy nie prosi to oddać do jakiegoś zakładu, gdzie to zrobią maszyny? Bo u nas w Litwie to nikt nie przerabia tej wełny. Czyli nie ma wyjścia, trzeba na strychu znaleźć kolowrotek? I robić samemu. A tak. Może są jakieś współczesne urządzenia, które potrafią to robić automatycznie? Są jeszcze kolowrótki automatyczne, także mam takie 4 kolowrótki. Ale jakoś to na takie mam, tylko jest przyjemniej robić, czym na tym elektrycznym. Mogę spróbować? Tak, na pewno. Tak. To trzymamy ręką prawą. Tak. Nogę zostawiamy na pedal. I sobie musimy jeszcze w tym czasie w tamtą stronę popchnąć ręką. A co najpierw? Ręką najpierw? Tak, a później dostosujemy nogę i prędko chwytamy szybciutko za tę rolatkę. Oglądało to dużo prościej. zaraz. Ale to już idzie tam, gdzie się ucieka. Dobrze, zaraz, muszę tutaj sko... Znowu nie w tą stronę. Ojej. Zaraz. Tak, to musi iść... Znowu nie w tą stronę. Spróbuję ci pomóc. Widzisz nitkę? Ojejku. Trzymaj nitkę, ja będę kręcić. Dobrze. To kręć. Zaraz pęknie mi. Nie, to puskamy sobie. O, stop. Aj. Pękla wątla nić. Wstydź się, dziewczę, płonie. A wydaje się takie proste. Tak. Ogląda pani filmy to robiąc? Tak, na pewno. A dałoby się prząść prosto z królika? Tak. Ania, nie rozśmieszaj mnie. Ale naprawdę pani powiedziała, że tak. Udało mi się zrobić fragment 10 cm i nie przerwało się. To może teraz ustępuję miejsca. To jest piękne. Ja pierwszy raz w życiu widzę kolowrotek, który nie jest tylko eksponatem w muzeum. Tylko jest w prawdziwym użyciu. Tak. Przez współczesnego człowieka. Czy pani tymi królikami tak się zajmuje na pełen etat? Nie, mam jeszcze podstawową pracę, a to jest moje hobby, odpoczynek po pracy. Dla mnie to jest spokój i już córeczki zaczynają też przy mnie przysiadać, bo mamy kolowrotków jeszcze w domu. To starsze, 12 lat, też już próbuje prząść, ale jeszcze nie udaje się, no. Z czasem myślę, że uda się. A Ania ze swoją córką seriale ogląda. Tak, przekażę jej tą tradycję. Jeszcze jest wrzeciono. Może słyszeliście o takim przyrządzie? Tak. Kręć wrzeciono. To. Tak. Widź się tobie, widź. Nikt tak. Nie widziałam, do czego to służy. Proszę nam wytłumaczyć, jak to działa. Zapletamy za taki haczyk i musimy w jedną stronę sobie zawsze kręcić. W jedną konkretną stronę? Tak. Nie jest to nieważne, to... w którą stronę. Tak. Ale to pani kręci tę nitkę, tak? Czy... Nie, sama się skręca.
A, tylko co jakiś czas to wrzeciona trzeba tak poruszyć. Tak. To jest pojedyncza nić. Jeżeli chcemy coś zrobić, to musimy jeszcze jedną nić taką zrobić, wtedy jej zdwoić i wtedy tylko będzie można... A, i wtedy dopiero można robić na drutach skarpetki, tak, i inne. Czy w ciągu jednego wieczoru jest Pani w stanie zrobić tyle wełny, żeby starczyło na przykład na skarpetki? Nie. Dwa wieczory wełny muszę zrobić na kolowrótku nici i później jeszcze jeden wieczór. I to nie zawsze uda się za jeden wieczór zrobić jeszcze skarpety, to tak w sumie cztery wieczory, jedna para skarpet. A z czego Pani korzysta? Z wrzeciona czy z kolowrotka? Z kolowrotka. A dlaczego? Bo szybciej jest robić na nim nici, czym z wrzecionem. I można oglądać telewizję. Litwę nieoczywistą. No, oczywiście. Dam, da, dam, da, dam, 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 da, dam, da, dam. Dam, da, 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 dam, 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 dam. Aniu, ciekawa jestem, czy z Ongory da się zrobić strój kąpielowy. Pewnie się da, tylko jest bardzo ciepły. No i do sezonu kąpielowego jeszcze jest bardzo daleko. Dzisiaj znalazłyśmy tak dużo ciepła, że nie będziemy czekać do lata. W następnym odcinku zabieram się nad jezioro. Proszę Państwa, niestety strasznie się czuję i w przyszłym tygodniu odcinek poprowadzi Ewa sama. Do zobaczenia na plaży. Do widzenia. Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli się nie podoba ten spacer, to pluj w tym kierunku, tam! Wygląda Pani nasz program? No! Nie kofnął! Ajajajajajaj! Puerto Rico! Kamizelki dzwonią! Dzwoneczka! Teraz się rozkręcimy, przepraszamy. No, jeszcze 15 razy to powtórzymy. Jesteśmy wesołe jak skowronki, i nic tam wcale nie zamarza.